Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Dzień dobry panu. Dobry. Agencja Impresaryjna Orszak się kłania, Warszawa. Proszę pana, mamy takie nietypowe zlecenie. Czy wy macie jakiegoś takiego pacjenta, klienta, który do was często trafia, jest po prostu, ma mocną głowę? Bo potrzebujemy taką osobę jedną. A jak to się mówi, kozaka takiego. Dzień dobry, Martenka. Trudno mi panu, trudno mi powiedzieć, no bo pan się dodzwonił do sekretariatu, no. To może pan nas połączy z kimś. Chodzi tak o takiego człowieka, który po prostu nie da się przepić. Potrzebujemy, mamy zlecenie na taką organizację wesela i musimy... Proszę pana, to jest kwota 1000 zł do zapłacenia. Jeżeli pan się uważa za takiego, co wytrzyma, to również proszę bardzo, zapraszamy do zgłoszenia. No, nie, nie. No, chodzi pan, o to, żeby, wie pan, Steś, ponieważ Steś jest mocno pijący, żeby usiąść przy stole i po prostu dać radę, no. Kogo dotrzymać. Przetrzymać. To nie tu, panowie. Tutaj to trafiają ludzie już zniszczeni przez alkohol. Takiego szukamy. Nie ma czegoś takiego. Ale tu trafiają ludzie zniszczeni przez alkohol. Pan tam ile lat pracuje? No ja, no kilka lat, proszę pana. A czy zna pan jakiegoś takiego, co to bywa często, ale żeby wyglądający był, no? Nie, no proszę pana, często tu trafiają bezdomni ze strzawicą, no przepraszam bardzo. A, no. Proszę pana, a możemy zarezerwować miejsce na 28 maja? Czy to jest możliwość w ogóle taka? Takich miejsc nie rezerwujemy, ale jak przywiezie policja, straż miejska, to zawsze przyjmiemy. Aha, nie no, jest to, tak, no, że pan, nie mamy... Pan nie... będzie wiedział, podobny do poprzedniego prezydenta. No. Znaczy to go raczej Biuro Ochrony Rządu przywiezie, wie pan. I tam szawicy nie ma. Znaczy, raczej nie będzie, chociaż mówią, że weź. Panie Kubo, pan chce mnie w coś wkręcić, proszę pana. A ja jeszcze ja tu jestem, panie, mam znowu kogoś obrazić, żeby pan o mnie powiedział? Proszę, ale ty u pana nie leżałeś, a ja tak. A to co innego. Ja serdecznie. Wojewódzki i Górski. Poranny WF. W Esce Rock. No to co, na zakończenie chyba zaśpiewamy z panem prezydentem, co? Ja mam hajku, takie krótkie. Wiesz, proszę, właśnie... Proszę. Już wkrótce ślub Oli. Wątroba na samą myśl boli.